Jestem ojciec Paweł, jestem karmelitą bosym. Dla mnie być karmelitą bosym to znaczy być żołnierzem, który zmaga się na dwóch frontach. Pierwszy front to jest modlitwa i nie chodzi bynajmniej tu tylko i wyłącznie o pobożną praktykę, ale o cały styl przeżywania codzienności. O budowanie intymnej, zażyłej więzi z Panem Bogiem, co wcale nie jest sielanką, ale przede wszystkim jest zmaganiem, trudem, walką o minutę, każdą minutę, o godzinę tylko dla Pana. Konkretnie ten front to jest modlitwa wewnętrzna, a drugi front to jest wspólnota, gdzie doświadczam różnorodności moich braci i swojej również. I ta różnorodność może być pokusą, żeby nie przyjąć, nie zaakceptować mojego współbrata, ale też może być pięknym darem, kiedy mam odwagę otworzyć się na mojego współbrata, który myśli inaczej, przeżywa inaczej. A dzięki temu, że mam odwagę otworzyć się na niego, potrafię przyjąć Boga, który jest całkiem inny, kompletnie inny. Jego drogi nie są naszymi drogami, jego myśli nie są naszymi myślami. I uczę się po prostu bycia z nim, przyjmowania tego, który tak bardzo różni się od nas. Ciekawy jest Karmel.